tam. Kombajn częściowo złożyłem. Dzisiaj te wszystkie osłony gumowe poskładałem. Bardzo ciężko to było, te śrubki. Tak trzeba było się nawyginać, że masakra. Wytrząsacze założyłem tak samo. Tak sobie uruchomiłem, żeby chwilę pochodził i zobaczymy, co to będzie. Ten zauważyłem, że jest krótszy, chyba ktoś go kiedyś obciął czy coś, musiał być jakąś awarię, bo tam był spadany. Ale spełniał swoje zadanie, także nic tu nie będę zmieniał. Tak to wygląda. O, tam może to nie widać, nie wiem, czy widać, czy nie. Jest ta osłona gumowa, ta za drzwiami, tam dalej. Patrzcie, niskie, tam spada, bo to nie widać, ale... Światełka uruchomiłem. Kogucik. Bęben sobie chodzi. Odwrócki. Będzie jeszcze wymienić na tych kołach od mocarni siłowniki, uszczelnić hydrauliczne, bo się pocą. No i to by było na tyle. I potem za header się wziąć i koło pasowe dzisiaj przyszło. Jedną tą stałą połówkę, tu i tutaj to nowe zamówiłem. Już przyszły, także to trzeba będzie zamontować, zjechać i podokręcać, posprawdzać jeszcze wszystko raz. I to by było na tyle. O. Posłuchamy sobie silniczka jeszcze. Ładnie pracuje szósteczka. Dobra, dziękuję za uwagę, pozdrawiam.